chyba większości skoczków. Wydaje mi się, że większej przeszkody w rywalizacji na skoczni w Lahti, na skoczniach w Lahti być nie powinno. Natomiast ja jak najbardziej uważam, że jest to dobra decyzja, że oni lecą do Azji. Trzeba gromadzić te punkty, trzeba walczyć, tym bardziej, że po Lahti jeszcze tych punktów jest sporo do zdobycia, a Pawil wcale nie ma tak dużej przewagi, która gwarantowałaby mu taki sportowy spokój i ewentualne rozważanie, żeby tu odpuścić, a przygotować się na przykład w spokoju do Lahti, bo ta różnica nieco ponad 100 punktów, którą ma przewagi, to można to roztrwonić bardzo, bardzo szybko. Właściwie 2 tygodnie zostały do Mistrzostw Świata w Lahti. Są takie miejsca na narciarskiej mapie, które się bardzo dobrze Polakom kojarzą. To jest przede wszystkim Val di Fiemme, gdzie Adam Małysz dwukrotnie zdobywał tytuł Mistrza Świata, a Kamil Stoch zdobył swój pierwszy złoty medal. Lahti też jest takim szczególnym miejscem, bo tam w 2001 roku Adam Małysz zdobył 2 medale. Jak sądzisz, jak mogą się potoczyć te mistrzostwa w Finlandii? No jestem wielkim optymistą. Ja wierzę, liczę na złoto i walkę o tytuł Mistrza Świata w konkursie drużynowym naszych chłopaków, bo są w stanie powalczyć o tytuł Mistrza Świata drużynowego. Będzie bardzo ciężko, bo myślę, i Słoweńcy, i Niemcy, a myślę, że i Norwegowie, którzy część z nich odpoczęła teraz, nie przyjechała na loty, w związku z czym Anders Fanemel, Johan André Forfang, oni, a myślę, że jak nabiorą świeżości nieco, to będą skakać dużo, dużo lepiej, ale nasza drużyna pokazała w tym sezonie, na co ją stać, zajmując pierwsze i drugie miejsce w konkursach drużynowych, to pierwsze słynne zwycięstwo w Klingenthal, potem drugie miejsce w Zakopanem i potem znowu to wspaniałe drużynowe zwycięstwo podczas konkursu w Wingen. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację indywidualną, nie ma w tej chwili murowanego kandydata do złota. Kamil Stoch, Daniel Andrytander, Stefan Kraft, Andreas Wellinger, Peter Preutz, bo uważam, że Peter jest tym skoczkiem, który może nie najlepiej zaczął, ale powoli zaczyna łapać wiatr pod narty i prezentować bardzo wysoką formę. Jeszcze jego skoki nie są ustabilizowane. On przeplata do bardzo dobre skoki słabszymi. Natomiast myślę, że absolutnie należy się z nim liczyć w kontekście walki o tytuł Mistrza Świata. Znak zapytania przy domenie Preutzu, który w tej chwili może nie najlepiej sobie radzi w zawodach, ale jak przychodzą na przykład serie treningowe bądź kwalifikacyjne, w których on też bierze udział, nagle okazuje się, że facet może odfrunąć i polecieć bardzo, bardzo daleko. Tych kandydatów do medali na Mistrzostwa Świata jest wielu. Mówiłem, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, to myślę, że w gronie tych oczywiście Kamil to numer jeden. Myślę, że i Piotrek Żyła, i Maciej Kot są tymi zawodnikami, którzy o te czołowe miejsca mogą powalczyć. Mistrzostwa Świata rządzą się swoimi prawami. To jest tak jak Igrzyska Olimpijskie. Jeden konkurs decyduje o wszystkim. Mocna głowa, tutaj nie tylko umiejętności i forma, ale także odpowiednie samopoczucie psychiczne. To jest klucz do sukcesu, a wydaje mi się, że patrząc na to, jak wyglądają nasi skoczkowie, jak radzą sobie mentalnie ze skokami właśnie pod wodzą Stefana Horngachera, no to tutaj wszystko wygląda dobrze. Te Mistrzostwa Świata w Lahti, oj, będzie się działo, będą dla nas bardzo, bardzo mocno. Optymista Sebastian Szczęsny, dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Autopromocja. Czy historia jest łupem nieznaczących przypadków? Wyjaśnia Wiktor Świetlik. 10 lutego 1976 roku do konstytucji PRL wpisano to, co było wiadomo od dawna. Wasalski stosunek wobec ZSRR. Jak zmiana ta wpłynęła na naszą historię? O tym, jak polscy komuniści strzelili sobie w stopę, rozmawiam z profesorem Wojciechem Roszkowskim, historykiem. Polskie Radio 24, czwartek. 22:15. Nos Kleopatry. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dzięki programowi Rodzina 500+, wielodzietność nie jest już sytuacją wpychającą w ubóstwo. Ocenili zgodnie członkowie Narodowej Rady Rozwoju podczas seminarium w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczyli w nim prezydent Andrzej Duda i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że program Rodzina 500+ został dobrze i szybko zrealizowany. Zdaniem prezydenta taki program powinien być wprowadzony o wiele lat wcześniej. To żadna łaska ze strony państwa. Minister Elżbieta Rafalska mówiła, że program przywraca godność polskim rodzinom. Mówiła też, że 500+ będzie obudowany tak, by rodzinom żyło się coraz lepiej. Ma temu służyć program Mieszkanie+, także tworzenie żłobków, przedszkoli i dobrych usług opiekuńczych.
To jest też przyszłość samorządów, rozbudowywanie usług społecznych. Minister podkreślała, że z analiz wynika, iż nie jest prawdą, że program odsuwa kobiety od rynku pracy. Zwracała na to uwagę także profesor Grażyna Ancyparowicz. Z żadnych badań, które były prowadzone, nie wynika jednoznacznie, że program 500+ w jakimkolwiek stopniu przyczynił się do zmniejszenia aktywności zawodowej kobiet. Program Rodzina 500+ wszedł w życie 1 kwietnia ubiegłego roku. Ustawa zaś podpisana została przez prezydenta blisko rok temu. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Sąd rejonowy w Oświęcimiu skazał dwóch młodych Portugalczyków za zniszczenie bramy śmierci na terenie dawnego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Dwóch 17-latków usłyszało wyrok roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok jest nieprawomocny. O szczegółach Paweł Pawlica. Portugalczycy, którzy w lipcu ubiegłego roku przyjechali do Polski na Światowe Dni Młodzieży, zniszczyli fragment tzw. bramy śmierci. Przez nią wwożono do byłego obozu transporty z więźniami. Nastolatkowie wyryli na jednej z cegieł swoje imiona. Po zatrzymaniu przez Straż Muzealną chcieli dobrowolnie poddać się karze. Prokuratura nie przystała na takie rozwiązanie i skierowała akt oskarżenia do sądu, który dziś stwierdził, że doszło do uszkodzenia mienia o szczególnym znaczeniu dla kultury. Oprócz skazania 17-latków na karę więzienia, oddał ich pod dozór kuratora oraz nakazał zapłacić po 1000 zł na rzecz Muzeum Auschwitz. Obrońca młodych Portugalczyków zapowiedział złożenie apelacji. Zdaniem adwokata wartość materialna szkody była zbyt niska, aby można było mówić o zniszczeniu zabytku. Paweł Pawlica, Polski Radio. Brytyjska Izba Gmin opowiedziała się za Brexitem. Posłowie przyjęli ustawę pozwalającą premier Terezie May na uruchomienie artykułu 50 traktatu lizbońskiego. Było to drugie głosowanie nad projektem, który na salę plenarną powrócił po pracach w komisji. Komisje te nie wprowadziły do tekstu żadnych poprawek. Teraz dokument trafi do Izby Lordów, która zajmie się nim po 20 lutego. Wróci do Izby Gmin tylko wtedy, gdy Lordowie wprowadzą do niego poprawki. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 3:33. Czas na rozmowę Polskiego Radia 24. Adrian Klarenbach, jego gość. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Elżbieta Rafalska, gościa Polskiego Radia 24. Dzień dobry panu minister. Dzień dobry panu i witam państwa serdecznie. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ta rodzina jest najważniejsza, bo program sztandarowy 500+ adresowany jest właśnie do rodzin. Tak, rzeczywiście. Rodzina jest ważna nie tylko w nazwie resortu, ale w naszych działaniach i sporo uwagi poświęcamy naszemu sztandarowemu programowi. Programowi, o której jest oparta polityka rodzinna, też finansowany szczodrze, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Program, który w tym roku będzie budżet państwa kosztował ponad 23 miliardy złotych. Wart tych pieniędzy są pewnością, bo efekty, skutki społeczne są już widoczne. To porozmawiajmy najpierw o tych skutkach z udziałem prezydenta w Pałacu Prezydenckim. Odbyło się seminarium pod tytułem Monitoring pierwszych skutków społecznych programu Rodzina 500+. Jak ten monitoring wypada? Oczywiście taki w pełni odpowiedzialny monitoring wymaga monitorowania, oceny w dłuższym okresie czasu niż nasz też program, w zależności od tego, który z celów programu chcemy ocenić. Tym bardziej, że przypomnijmy, ten program działa dopiero 10 miesięcy. Działa od 1 kwietnia, ale ustawa była przyjęta już w lutym, więc można powiedzieć, że to taki niemalże roczny okres funkcjonowania też tej ustawy, biorąc pod uwagę ten etap wdrażania. Program miał realizować 3 podstawowe cele. Po pierwsze, zmniejszenie ubóstwa wśród rodzin, w tym rodzin wielodzietnych, i zmniejszenie tego ubóstwa wśród dzieci i młodzieży. I tu takie badania oparte o mikrosymulacje pokazują to, co jest najważniejsze, a więc, że program w znaczącym stopniu, nawet bardzo wysokim, można powiedzieć na poziomie 94%, może ograniczać skrajne ubóstwo wśród dzieci i młodzieży. Co rozumiemy przez słowo pojęcie skrajne ubóstwo? Tam, gdzie są niezaspokajane podstawowe zupełnie potrzeby, bo mamy ubóstwo skrajne, ubóstwo też względne, tak? Czyli w tym względnym ubóstwie sytuacja materialna dochodowa rodzin jest trochę lepsza. Jeżeli byśmy oceniali skrajne ubóstwo ogółem, to wtedy ten spadek jest mniejszy, na poziomie 48%, mówił o tym pan Ryszard
profesor Ryszard Scharfenberg. I ogółem jest to 48%, ale jak już zobaczymy, jak spada to skrajne ubóstwo wśród dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi, to tam jest takie naprawdę niemalże likwidacja tego skrajnego ubóstwa, a więc no, to jest jeden z najważniejszych celów, bo nędza dzieci to jest coś, za co każde państwo, niezależnie od swojej sytuacji gospodarczej, powinno się po prostu wstydzić, bo dzieci są tą grupą najsłabszą, które się same nie mogą obronić. A więc te skutki... brzuszków, pustych brzuszków, pani minister, się nie nabyło. Oczywiście, że tak. I teraz widoczne jest też już, efekty są w pomocy społecznej. A więc spadła nam liczba rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Mówię tu o rodzinach z dziećmi. A co jest ważne podkreślenia? Mniej osób korzysta, mimo że to świadczenie nie jest wliczane do dochodu, czyli teoretycznie te rodziny mogłyby się dalej ubiegać o to świadczenie. A więc część rodzin... No nie, ja myślę, że Polacy zawsze byli honorowym narodem, ale jak ma pan wybór honor albo nakarmienie własnych dzieci, to nie ma powodu, żeby wstydzić się z tego, że korzysta się z pomocy społecznej. Ludzie byli też zmuszeni do korzystania, bo nie regulowali na przykład płatności, brakowało im na żywność, więc dzisiaj część osób na przykład nie chce korzystać z dożywiania dzieci, chociaż przez wiele lat korzystała. To jest może to, co pan nazywa honorem, a ja bym też nazwała tym, że dzisiaj mogą zaspokoić własne potrzeby i nie chcą pójść do pomocy społecznej, chociaż mogą. Ale badamy tą skalę, na ile ona jest duża, więc poprawiła się nam tu sytuacja materialna rodzin. Ta ilość beneficjentów się zmniejszyła. Na przykład mamy też mniejszą ilość stypendiów szkolnych, zmniejszenie zasiłków celowych. To wymaga badań w dłuższym okresie czasu niż tylko to, co się wydarzyło w 2016 roku, ale te efekty są już odczuwalne. Ośrodki pomocy społecznej mówią nam, że dzisiaj jest większe nastawienie na pracę socjalną i inne oczekiwanie rodzin, że ich praca nie sprowadza się tylko do właśnie tej pomocy zasiłkowej, tylko mogą sobie pozwolić na pracę z rodziną, bo ta rodzina dzisiaj jest materialnie lepiej zaopatrzona. Ale cały czas mówię o tej części programu, który możemy nazwać modułem socjalnym, który jest uwarunkowany kryterium dochodowym, tak? Czyli na pierwsze dziecko dostaniemy świadczenie, jak mamy 800 zł kryterium, bądź 1200 z dzieckiem niepełnosprawnym. I teraz po drugim dziecku mamy system powszechny, czyli nieograniczony w swoim dostępie naszą sytuacją dochodową. I tu mówiliśmy, że to jest też ta inwestycja w kapitał ludzki, ale też inwestycja w rodzinę z liczeniem na efekt w postaci wzrostu dzietności. A ten efekt, no, jest uśmiech na twarzy, bo cieszą mnie te ostatnie dane GUS-u na temat wzrostu urodzeń w październiku, w listopadzie i w grudniu, bo tam skokowo wzrosła ta liczba. Ale podchodzę naprawdę z dużą dozą ostrożności do tych danych. Dane demograficzne wymagają oceny w dłuższej perspektywie czasowej i na decyzję o zwiększeniu rodziny, no, składają się inne jeszcze elementy. Z nich chciałabym, żebyśmy mówili, że przywłaszczamy sobie cały efekt wzrostu tej dzietności, aczkolwiek naprawdę uważam, że nie jest to przypadek, że to są pełne pierwsze miesiące wzrostu po tym 9-10-miesięcznym okresie obowiązywania programu. Ale poczekajmy z tymi ocenami naprawdę w dłuższej perspektywie. To jedna liczba urodzeń jest planowana w 2017 roku. No być może trochę poniosły mnie fantazje, ale ja jestem z natury optymistką. Jestem przekonana, że jeżeli dwa ostatnie miesiące pokazały taki wzrost, a wiem, że to nie jest
przypadek, że to nie jest ta incydentalna sytuacja, która raz tam wystąpiła w 2011 albo w innym roku i potem jej nie było, bo to już mamy dwa miesiące. Jeżeli utrzymałoby się to na poziomie wzrostu nawet 4000 albo różnie w różnych miesiącach, to te 400 tysięcy urodzeń będzie więcej, a moim typem jest, że 420 i dzisiaj nawet poczyniłam zakład, ale to wszystko zależy od polskich rodzin, a nie od ministra rodziny. My realizujemy program, a rodziny podejmują odpowiedzialnie decyzje. Ja tylko mogę powiedzieć, że prognozy co do tego, jaka będzie sytuacja na rynku pracy, powinny też budować to poczucie bezpieczeństwa i w zatrudnieniu, i wzrostu wynagrodzeń. Ale pani minister, dla oportunistów i dla sceptyków i osób, które podchodziły do tego programu bardzo negatywnie, jednak nastąpiła sytuacja, w której to kobiety rezygnują z pracy. 24 tysiące, 30 tysięcy, 40 tysięcy, różne są dane, różne informacje. Pierwsze informacje, którymi się posługiwano, dotyczyły 140-150 tysięcy kobiet biernych zawodowo, ale to były dane nie odnoszące się akurat do kobiet, które pobierają świadczenie. Z naszych bardzo takich precyzyjnych, o ile one mogą być dzisiaj na tym etapie precyzyjne, bo nie mamy jeszcze danych za czwarty kwartał, ale też mamy dane z bezrobocia rejestrowanego, wynika, że ta dezaktywizacja może dotyczyć tylko albo aż dla kogoś, jak ktoś tak będzie chciał powiedzieć, dla mnie to tylko 24 tysiące kobiet, które z powodu świadczenia podjęły decyzję o pozostaniu w domu i wychowywaniu dzieci. Jeżeli popatrzymy na to, że z tego świadczenia korzysta ponad 2 700 000 rodzin, tak, rodzin, a skala tej dezaktywizacji dotyczyłaby 24 tysięcy, to nie ma to nic wspólnego z tymi początkowo stawianymi zarzutami, że spowoduje to taki skokowy wzrost tej dezaktywizacji. Takiego niepokoju, lawinowy odpływ kobiet z rynku pracy, raczej jest inne zjawisko obserwujemy. Raczej zjawisko podwyższenia płac? Podwyższenia płac to jest bardzo spodziewany efekt nie tylko przeze mnie, ale pewnie przez wszystkich, którzy pracują, może mniej przez pracodawców, ale raczej taki, że rodziny zgłaszają utratę dochodu i dzięki temu nabywają praw do uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko. Nie rezygnują z pracy zawodowej, bo wtedy straciliby dochód z pracy, tak? Zyskaliby 500+, to nie rekompensuje tego ubytku straconych pieniędzy. Natomiast jeżeli nie nabywają prawa, bo przekraczają kryterium dochodowego, no to rozwiązują umowę, zawierają gorsze warunki. Czasami być może jest część wynagrodzenia płacone pod stołem. Badamy to, analizujemy. Na razie to zjawisko spokojnie też analizujemy. Natomiast na pewno ta dezaktywizacja nie jest jakimś szalenie niepokojącym dzisiaj już tym problemem. Bo to trzeba będzie analizować na pewno jeszcze w następnym roku i dalej. Skarga wpłynęła, zobacz ty.